Dawid z Michałem, jak widzicie Michał w tle. W Katowicach dzisiaj jesteśmy, montujemy urządzenie marki Gri. Mamy tutaj model Bora. Jak widzicie, ma on taki błękitny, troszeczkę morski pasek u góry. Jesteśmy już po wykonaniu przewiertu. Temat nie był łatwy. W środku napotkaliśmy na pręt. Tak jak Wam zawsze powtarzam, my montaż liczymy od przewiertu i do przewiertu. Zawsze po przewiercie idzie już jakoś z górki. Teraz przyszedł czas na to, żeby powiesić korytko. W tym miejscu mamy wyjście na zewnątrz. Korytkiem zejdziemy sobie tutaj w dół. I tutaj w miejscu, gdzie aktualnie stoi drabina, postawimy sprężarkę. No i tutaj mała wskazówka, jak montujemy korytko. Najpierw mogę sobie włożyć, żeby zablokować, żeby nie latało. No i w tym momencie, jak widzicie, mam takie ala wahadło. Dzięki temu mogę mieć jedną rękę wolną. Przykładam sobie poziomicę, no i według tej poziomicy mogę sobie zaznaczyć pozostałe dziurki. Na montażu zawsze dbamy o to, aby był porządek. Pamiętaj, że jak Cię widzą, tak Cię piszą. Dlatego dobrze mieć takiego Michała, który ogarnie brudną robotę. Długo się Pan uczył tak na miotle latać? 8 rok. Ale jak widzicie, idzie mu to. No i tak prezentuje się już split wiszący na ścianie. Na razie nie zdejmujemy z niego folii zabezpieczającej. Będzie tu jeszcze malowane. Jest to urządzenie 3,5 kW, jak widzicie. Tutaj będzie gdzieś kanapa prawdopodobnie. Tam mamy kuchnię. Urządzenie zostało tutaj zamieszczone po to, żeby powietrze było wywiwane w tamtym kierunku, dzięki czemu jest duża szansa, że wychłodzi także pozostałe części tego pomieszczenia. No i tak oto kończymy montaż. W dniu dzisiejszym, za moimi plecami, jak widzicie, Michał dokręca już tylko elementy zabezpieczające elektrykę, elementy, które chronią rurki, czyli takie maskownice. A jeśli Ty chciałbyś mieć w nowym budownictwie, starym budownictwie takie urządzenie zamontowane, skontaktuj się z nami www.shopklima.pl. Zapraszamy do naszego sklepu, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, jak jest wygodniej.